Zatem przed nami drugi etap rozgrywki. W tym materiale myślę, że przejdziemy już do tego, co może niektórym przynajmniej myślę sprawiać pewne trudności, czyli kwestie związane z reakcją jednostek, walką itd. Przy okazji chciałbym pokazać też trochę inny typ mechaniki aktywacyjnej, co akurat mogę wykorzystać, mianowicie rozgrywkę z aktywacją niejawną. Na czym ona polega? W tej wersji mianowicie żetony aktywacyjne układamy w ten sposób, także każdy z graczy nie widzi, które to, co który symbolizuje, a następnie dobieramy je losowo. Jakie to ma znaczenie? Po pierwsze, wprowadza pewien element chaosu i niepewności na polu bitwy. Myślę, że całkiem nieźle oddający sytuację z czasów, kiedy nie mieliśmy jeszcze radia, kiedy nie mieliśmy błyskawicznej komunikacji i tak dalej. Po drugie, moim zdaniem ta opcja nawet fajniej się sprawdza, jeżeli gramy sobie na przykład w wersji jednoosobowej. Wówczas na tym polu bitwy panuje trochę większe zamieszanie i mniejszy stopień przewidywalności. Więc przyjmijmy akurat ten wariant rozgrywki na przynajmniej czas tego etapu. Wybieram zatem po jednym żetonie dla każdej z stron. Te na razie odsuwam i wracam. Po stronie, akurat dla obu wylosowałem jednostki ich prawych skrzydeł armii, czyli powiedzmy, nie te, które stoją naprzeciwko siebie, ale z drugiej strony. Ludzburga dla prawego skrzydła armii saskiej i Krasowa dla prawego skrzydła armii szwedzkiej. Losowe aktywowanie wygląda tak samo. Rzucam kością, najpierw dla Sasów, wyrzuciłem 6, co oznacza, że mają 8, teraz dla Szwedów. Wyrzuciłem 7, co znaczy, że mają 11, a zatem Krasow będzie się aktywował jako pierwszy. Teraz tak. Szwedzi są blisko przeciwnika, zatem chcieliby go zaatakować. Krasow ma rozkaz ataku, a zatem nie ma to problemu. Gdyby go nie miał, to i tak mógłby go zmienić automatycznie na początku tej aktywacji, ponieważ na to pozwala specjalna zdolność dowódców szwedzkich. Przy okazji skorzystam z czasu i przesunę trochę do przodu szwedzkiego głównodowodzącego, a następnie przejdziemy do działań kawalerii szwedzkiej. Zacznę od takiego manewru trochę, który mi akurat w tej grze, zresztą generalnie w takich grach dobrze się sprawdza, mianowicie manewru oskrzydlającego. Jest to rzecz, która przydaje się bardzo w tej grze. I czy teraz go pokazać, czy za chwilę? Może za chwilę. Może najpierw zacznę od takiej bardziej konwencjonalnej rzeczy, a będę stopniowo pokazywał to coraz bardziej w sposób złożony. Zaczynam zatem od ruchu tą kawalerią i w tym momencie wszedłem w strefę kontroli kawalerii saskiej, ponieważ strefa kawalerii rozciąga się na dwa pola przednie jednostki i trzy pola dalsze. W związku z czym ten oddział kawalerii, ta czy ta grupa kawalerii, albo i ta, ale zacznijmy od tej, może zareagować. Reakcja polega na wykonaniu ewentualnie kontrszarży w kierunku przeciwnika. Jest to o tyle przydatne, że jeżeli tej kontrszarży nie wykonamy, to wówczas będziemy mieli modyfikator negatywny w trakcie walki. Oczywiście, wykonanie kontrszarży nie gwarantuje nam sukcesu, natomiast daje pewną możliwość osiągnięcia powodzenia. Co więcej, przydaje się, ponieważ jeżeli przeprowadzimy kontrszarżę, to zatrzymamy przeciwnika, co pozwala nam już coś osiągnąć. Pytanie brzmi, kim chce wykonać kontrszarżę? Tymi czy tymi? Właściwie w obu przypadkach będzie sytuacja podobna, tak naprawdę. Modyfikatorami tak już widzę, to pokażę Wam zaraz za chwilę, ale powiedzmy, że zacznę od tych. Posiadają oni morale równe 6, a zatem zanim przeprowadzę kontrszarżę, muszę wykonać dla nich test morale bez żadnych modyfikatorów, by określić, czy w ogóle tych żołnierzy udało się poderwać do kontrszarży na nadciągających Szwedów. Wykonuję rzut kością, wyrzuciłem piątkę, oznacza, że zdałem i przesuwam tę kawalerię saską tutaj. Położę sobie obok, żeby już pamiętać, żeton reakcji. Żeton reakcji oznacza, że dana jednostka już zareagowała w tej aktywacji i już więcej nie będzie mogła reagować. I mamy pierwsze starcie. Starcie nietypowe, bo chociaż ma miejsce w aktywacji wojsk szwedzkich, to stroną atakującą jest kontrszarżujący oddział saski. I teraz przejdźmy do zasad walki wręcz. Jakby to pokazać? O, myślę, że tak będzie dobrze widać.
Zasady walki wręcz w tej grze wywodzą się z zasad, które Sławek opracował już przy okazji Krwawych Stepów Krymu, aczkolwiek ulegały one oczywiście pewnym zmianom wynikającym z tego, że te gry rozgrywają się na przestrzeni 150 lat przeszło, więc nie da się po prostu przenieść mechaniki tu tam. W związku z czym uległy one pewnym modyfikacjom, natomiast idea pozostała zbliżona. Starcie jest zatem serią testów morale, które najpierw wykonuje jedna strona, potem, znaczy najpierw atakujący, potem obrońca, a w zależności od tego, jak się test skończył, tak się dalej sytuacja rozgrywa. Zawsze na początku walki rozstrzygamy ostrzał, ale tutaj akurat żadna jednostka nie posiada możliwości przeprowadzenia ostrzału, zatem sprawa załatwiona. Sprawdzamy zatem testy morale. Zawsze najpierw testuje atakujący. Mamy tutaj to wszystko ładnie pokazane, łącznie z modyfikatorami, które przychodzą nam dla atakującego i dla obrońcy. Tą pierwszą walkę to tak pokażę bardziej szczegółowo, potem już będę to jechał, może tak bardziej już z tym tylko, czego potrzebuję. Pierwszy modyfikator ze względu na teren zajmowany przez obrońcę. Tutaj Szwedzi są w terenie czystym, więc nie ma problemu. Ze względu na stosunek sił. Stosunek sił w tej grze określamy przy pomocy ilości walczących jednostek. W przypadku piechoty mamy bataliony, w przypadku kawalerii szwadrony, w przypadku wojsk polskich jeszcze to trochę inaczej wygląda. Ojej, słońce wyszło. Mam nadzieję, że mi nie zepsuje za bardzo widoku. I w przypadku, tu mam więc dwa szwadrony kawalerii saskiej, tu mamy dwa szwadrony kawalerii szwedzkiej, więc mamy stosunek sił 1 do 1. Ze względu na ukierunkowanie. Jednostki stoją tutaj na przeciwległych polach, obie mają wroga w strefie frontowej, więc nic się nie dzieje. Natomiast jeżeli mamy atak na przykład z flanki lub z tyłu, to wprowadzane są stosowne modyfikatory. Następnie ze względu na ukierunkowanie. Jeżeli by kawaleria walczyła z piechotą, to nas nie dotyczy, walczy kawaleria z kawalerią. Ze względu na obecność dowódcy. No, żadna ze stron nie posiada tutaj dowódcy, więc problem się znika. Ze względu na sąsiedztwo jednostki przeciwnika. Gdyby na tym polu również znajdowała się jednostka szwedzka i nie atakowałbym jej i nie byłaby ona atakowana przez nikogo innego, wówczas atakującym, czyli wojska saskie, otrzymałyby dodatkowy niekorzystny modyfikator. Ale go nie otrzymują. Szwedcy pikinierzy nie dotyczą nas, bo nie uczestniczą w tej walce. Drugi test morale atakującego w tym momencie nie ma znaczenia ze względu na różnicę morale. Szwedzkie morale wynosi 7, saskie morale wynosi 6. Zawsze uśredniamy dla obu żetonów, jeżeli na przykład na jednym jest wyższe, na drugim niższe, wówczas uśredniamy w dół. Tutaj obie jednostki w obu stosach mają to samo morale. Szwedzi mają 6, Szwedzi mają 7, Sasi mają 6, co oznacza, że mamy plus jeden niekorzystny modyfikator dla Sasów. Następnie ze względu na różnicę impetów. Ci mają impet 2, ci mają impet 1. Więc niekorzystny kolejny modyfikator plus 1 dla sasów. Łącznie więc modyfikator wynosi już plus 2. Ze względu na brak kontrszarży nie dotyczy, ponieważ sasi kontrszarzują. I kopie husarskie nas nie dotyczą, ponieważ husarze tu nie walczą. A zatem łącznie modyfikator wynosi plus 2. Wykonuje zatem rzut kością dla atakującego, który jest testem morale dla naszych sasów. Gdzie by to położyć, żeby było widać? O, tu. Wyrzuciłem 3. 3 plus 2 daje 5. 5 jest niższe od 6, a zatem nasi dzielni kawalerzyści sascy zdali. Atak został przeprowadzony, atakują kawalerię szwedzką. Zobaczmy, jak Szwedzi to zniosą. Stosunek sił, znaczy morale, przepraszam, w tym przypadku modyfikatory będą takie same dla obu stron, czyli Szwedzi mają minus 1 za wyższe morale i minus 1 za wyższy ten impet. Czyli Szwedzi testują z modyfikatorem minus 2, co oznacza, że zdadzą prawie na pewno. Wyrzucili 2, 2 minus 2, 0, zdali. Tym samym wygrali tę walkę. Bo jeżeli atakujący nie zmusił obrońcy do ucieczki, to wówczas sam musi się wycofać. A ta strona, która została w tej sytuacji zmuszona do odwrotu, przegrywa walkę. Więc daje Szwedom jeden punkt zwycięstwa. I w tym momencie przeprowadzam drugi test atakującego.
Drugi test atakującego jest właściwie taki sam, z drobną tylko różnicą. Uwzględniamy w nim dodatkowy modyfikator plus 1. Czyli w tym momencie Sasi testują z modyfikatorem plus 3. Co będzie oczywiście trudniejsze. Wrzuciłem 0. 0 plus 3 oznacza 3, czyli zdali test. Zdali test, a zatem każda jednostka atakującego traci tylko jeden punkt morale. Co nie jest jeszcze problemem tak naprawdę. Gorzej by było, gdyby stracili tych punktów zdecydowanie więcej, do czego oczywiście mogłoby dojść. Co więcej, udało im się zatrzymać szwedzką kawalerię. Ta szwedzka kawaleria już nie będzie mogła szarżować, ale... Sprawdzę, czy czegoś nie pominąłem jeszcze. Jest ok. Dobrze. To by było tyle, jeżeli chodzi o tę pierwszą walkę. Jak widzicie, trwało to trochę dłużej, ale pokazywałem wszystko szczegółowo. Myślę, że potem już tak nie będzie. Teraz tutaj. Tu z kolei chciałbym zrobić pewien cwany ruch, mianowicie półtorej, trzy, trzy i pół, przepraszam, cztery i pół, sześć. Czemu to zrobiłem? Po pierwsze, zaatakuję wroga z flanki, co mi da oczywiście bonusik do ataku. Po drugie, jednostka wroga, która znajduje się w strefie kontroli już innej jednostki przeciwnika, nie może kontrszarżować. Dzięki czemu, jeżeli teraz poruszę się tymi tutaj, to ci sasi nie będą już mogli w tym momencie wykonać kontrszarży na to pole. Będą zmuszeni, związani niejako przez tych i będą zmuszeni czekać, aż ci wejdą tutaj i dojdzie do walki. Na samym początku chciałbym przesunąć trochę dowódcę szwedzkiego, tak żeby miał wszystkie swoje jednostki w zasięgu dowodzenia. Przy okazji powinienem był jeszcze jedną rzecz zrobić. Jednostkę kontrszarżowaną też przykrywamy żetonem reakcji. Oznacza to, że brała już ona udział w walce, została zaangażowana w to starcie i że nie może się już w tym etapie, w tej aktywacji poruszać. Zatem będziemy tylko rozstrzygać tą walkę. Po pierwsze mamy tutaj dragonów, co oznacza, że mogą oni strzelać. Wykonuję rzut kostką. Jako, że są tu dwie jednostki, to będą one strzelać dwa razy. Powiedzmy do tych. Zresztą do tych nie mogą, ponieważ ci są w strefie bocznej, a można strzelać tylko do tych w strefie przedniej. Wykonuję rzut kostką. Najpierw 3, pudło. Teraz 0. Wyrzuciłem 0, a zatem jedna z jednostek ostrzelanych traci jeden punkt morale. Co okaże się dość istotne, zresztą myślę w trakcie walki, co zaraz zobaczycie. Następnie przeprowadzamy testy morale atakującego. Jako, że w grze w walce uczestniczą dwa stosy, to dla każdego z nich testujemy osobno. Co jest ważne, ponieważ modyfikatory będą nieco inne. Zacznijmy od tych. Po pierwsze, ze względu na stosunek sił. To jest jedyny modyfikator, który oddziałuje na wszystkie jednostki walczące, czyli tu mamy dwie jednostki, tu mamy dwie jednostki, a tu mamy dwie jednostki, a zatem modyfikator wynosi, mamy stosunek sił 2 do 1, czyli minus 1. Może przesunę trochę. O. Następnie ze względu na ukierunkowanie. O, to jest ważne, ponieważ ten atakuje z flanki, a zatem otrzymuje modyfikator minus 2, czyli mamy już modyfikator minus 3. To nas nie dotyczy, to nas nie dotyczy, to nas nie dotyczy, to nie dotyczy, to nie dotyczy, to nie dotyczy, to dotyczy. Czyli mamy minus 3. Różnica morale. Ci mają morale 7, ci mają morale 6. Czyli mamy kolejne minus 1, minus 4 już. I ze względu na różnicę impetów, tu mamy 1, tu mamy 0. Czyli łączny modyfikator dla Szwedów wynosi minus 5. Fajnie. 8, minus 5, 3 zdali. Następnie ten stos. Tu modyfikatory już rozłożą się trochę inaczej. Po pierwsze, mamy minus 1 za przewagę 2 do 1. Nie mamy już modyfikatora za flankę, ponieważ ci atakują z frontu. Ze względu na różnicę morale. Tutaj mamy dwie jednostki. Jedna ma morale 7, druga z kolei ma morale 6, ponieważ otrzymała ostrzał z pistoletów celny. Oznacza to, że uśredniamy morale dla całego stosu w dół, czyli morale wynosi 6. Tutaj morale też wynosi 6 dla całego stosu, a zatem Szwedzi nie otrzymują modyfikatora za morale.
Jest bowiem ono takie samo dla obu stosów. Następnie za różnicę impetów, tu wynosi ono 2, tutaj wynosi 0, czyli łącznie dla tego stosu szwedzki modyfikator wynosi minus 3. No, zatem też pewnie zdadzą bez problemu. 7 minus 3 równa się 4, zdali. Następnie Sasi. No, oni będą, przed nimi trudniejsze zadanie stanie. Stosunek sił 1 do 2, a zatem modyfikator plus 1. Następnie ze względu na ukierunkowanie są atakowani z flanki, a zatem otrzymują plus 1. Przepraszam, plus 2, czyli plus 3 już. Ze względu na różnicę morale, tu mieliśmy 6, tu mamy 7, a zatem uśrednione w dół daje nam 6, czyli mamy 0. I różnicę impetów, tu mamy 2, tu mamy 1, czyli już uśredniona w dół daje 1, daje nam to kolejne plus 1, czyli mieliśmy plus 1 za różnicę sił, plus 3 za atak z flanki, plus 4 za różnicę impetów. Plus 4, czyli ciężko nam będzie przejść ten test pozytywnie, ale spróbujemy. Rzuciłem 4. 4 plus 4 oznacza 8. 8 minus 6 oznacza 2. Oznacza to, że Szwedzi, że Sasi tracą 2 punkty moral. Rozkłada się je zawsze równo między walczące jednostki. Czyli jako, że tu mam stos dwóch jednostek, to każda z nich traci po jednym punkcie morale. Podkładam po jedynce. I cofa się o jedno pole. Atakujący wykonuje pościg. Gdybym rozbił Sasów, mógłbym wykonać dalszy ruch o 3 pola i wykonać zwrot, ale że nie zostali rozbici, jedynie zmuszeni do odwrotu, to mogę wykonać tylko ruch na to pole. I w tym momencie wykonuję drugi test i w tym momencie walka się kończy. Jako, że obrońca został zmuszony do odwrotu, to zwycięzcą jest gracz szwedzki i otrzymuje on tym samym drugi punkt zwycięstwa. I to kończy aktywację, zatem zdejmuję z planszy żetony reakcji. Działania gracza saskiego teraz. Dowódcą, którego można było aktywować, był Ludzburg, który dowodzi prawym skrzydłem armii saskiej. Co może zrobić Ludzburg? Teoretycznie kusi, żeby wykonać atak na tą nadciągającą jazdę szwedzką, z tym, że trzeba pamiętać, że kawaleria saska jest powolniejsza od kawalerii szwedzkiej. Jednostki kawalerii saskiej posiadają 6 punktów ruchu, więc gdybym nawet zmienił rozkaz i wykonał atak, to i tak dojechanie na przykład tutaj i jednocześnie zmiana szyku, abym mógł zaatakować tych Szwedów z boku, jest w tym momencie niewykonalna. W związku z czym nie będę zmieniał rozkazu, póki pozostawię ich tam, gdzie są. I tym samym zdejmuję oba żetony aktywacyjne i one mi już nie będą potrzebne. Dobieram zatem drugą parę żetonów aktywacyjnych. Są to po stronie szwedzkiej dowódca lewego skrzydła, po stronie saskiej dowódca centrum. Wykonuję rzut kością, by sprawdzić, który z nich aktywuje się jako pierwszy. Najpierw dla Szwedów 5, plus 2 daje 7, dla Sasów 0, daje 1, więc Szwedzi będą aktywowani pierwsi. Mają oni rozkaz ataku. Oznacza to, że muszą poruszyć się w kierunku przeciwnika i jeżeli znajdą się jeszcze o jedno pole w zasięgu od niego, będą mogli się poruszyć o jeszcze jeden, żeby wejść w strefę kontroli wroga i wykonać atak. Ojej, i znowu mi słońce zaczęło komplikować życie. Przepraszam Was bardzo. Czy mam tu możliwość jakoś usunięcia tego problemu? Chyba nie bardzo. Niestety, kto by pomyślał, że w listopadzie będziemy mieli problem ze słońcem? Dobrze.
Zatem wykonujmy ruch szwedami. W tym momencie nie mam niestety możliwości wejścia sasom na skrzydło, na co bym liczył, zatem muszę się oprzeć na tym, co mam. 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5. 7,5. Ci postanawiają podjąć próbę kontrszarży. Wyrzuciłem 2. Oznacza to, że kontrszarża została pomyślnie wykonana. I przeprowadzamy walkę. Na początku ostrzał pistoletowy. 6 i 0. Udało się. No proszę. Mam szczęście. Znaczy, sasi mają szczęście dla ścisłości. Jedna jednostka szwedzka traci jeden punkt. I walka. Modyfikatory mogę teraz przelecieć szybciej. Wynoszą one dla atakującego plus jeden, ponieważ szwedzki impet jest wyższy od saskiego o jeden. Morale, jak widzicie, jest takie samo, ponieważ ci Szwedzi ponieśli stratę jednego punktu. Wykonuję zatem rzut kością dla sasów. Wyrzuciłem 5, oznacza to, że zdali. Następnie rzut kością dla Szwedów. Wyrzuciłem 9, oznacza to, że nie zdali. Tak? Dlaczego? Wyrzuciłem 9. Modyfikator byłby plus 1 za, przepraszam, minus 1 za różnicę impetów, a zatem wynik wynosi 8. 8 jest wyższe od 6. Więc Szwedzi nie zdali. W związku z czym ponoszą straty. Tu było 7 minus, przepraszam, tu jest 6 minus 8 to daje 2, czyli ta jednostka szwedzka traci 2 punkty morale. Obracam ją, daję jej trójkę, a dodatkowo, przepraszam Was, błąd zrobiłem, już się poprawiam, zanim zdążymy to zrobić. Zatem Szwedzi tracą 2 punkty morale. Muszę je rozdzielić pomiędzy ten stos. Myślę, że tą jednostkę osłabię o jeden punkt, tylko kolejny, i tą o jeden. Czemu? Ponieważ gdyby ta jednostka straciła, po pierwsze powinno się tak robić, ponieważ rozkładać straty równolegle między obie jednostki w stosie. Po drugie, gdyby ta jednostka straciła kolejne 2 punkty, to straciłaby już 3 punkty w tej aktywacji, co by oznaczało, że musiałbym ją osłabić. A zatem ponieśli straty, cofają się o jedno, a sasi wykonują pościg. Kawaleria musi zawsze wykonać pościg i wejść na pole, z tego się wycofa przeciwnik. Jako że wygrali tutaj sasi, to otrzymują oni jeden punkcik zwycięstwa. Kontynuujemy ruch wojskami szwedzkimi. 1,5, 3. I teraz znowu, nasi dzielni, zobaczymy czy dzielni, sasi mogą przeprowadzić kolejną próbę kontrataku, tym razem tymi kawalerzystami. Jak widzicie, mają oni nieco niższe morale, więc będzie to trudniejsze. Wyrzuciłem 2, co oznacza, że że udało się poderwać do kontrataku i wykonują kolejną kontrszarżę. Tu już będzie trochę trudniej, ponieważ to mogę już zdjąć w tym momencie. To już będzie trudniej, ponieważ Szwedzi, sasi mają niższe morale. Ich morale wynosi 5, impet jest 1, zaś Szwedzi mają morale 7 i impet 2, co oznacza, że modyfikatory będą wyglądać następująco. Plus 1 za różnicę impetu, plus 1 za różnicę morale, czyli już plus 2, i minus 1 za obecność dowódcy, który ma modyfikator 1. Czyli Szwedzi atakują z modyfikatorem plus 1. Wyrzucili 5. Plus 1 oznacza 6. Oznacza to, że nie zdali, ponieważ 6 jest wyższy od 5. Więc tracą po jednym punkcie morale. Jedynkę poproszę. W tym momencie ktoś mógłby się spytać, czemu po jednym punkcie morale, skoro różnica wynosiła 1.
W przypadku nieudanego testu na atak, każda jednostka atakująca traci po jednym punkcie morale. Otrzymują jeden. Dodatkowo muszę sprawdzić, czy dowódca to przeżył, ponieważ jeżeli jednostka, której towarzyszył dowódca, poniosła jakąkolwiek stratę, należy wykonać te rzut kością, aby sprawdzić, czy coś mu się stało. Wyrzuciłem 3, dowódca zatem przeszedł to dobrze. I ta walka dobiega końca, nic się tutaj już nie będzie działo. Następnie ostatnia jednostka kawalerii szwedzkiej z tego zgrupowania, 1,5, 3 i oczywiście spróbuję po raz kolejny kontrszarży. Rzuciłem 0, oznacza to sukces. Tu też będzie ciężko. Teraz można powiedzieć, że tu walczą obie jednostki elitarne obu stron. Zauważcie, że saska kawaleria ma 7 morale, czyli jest to najwyższe morale w armii saskiej. No ale z kolei szwedzka kawaleria ma aż morale 8. Oznacza to, że znowu będzie, że sasi mają morale, mają modyfikator plus 2. Jeden za różnicę morale i jeden za różnicę impetu. Wykonuję nimi. Aha, przepraszam. Najpierw powinienem był wykonać test w ogóle sprawdzający, czy mogli wykonać kontrszarze. Rzuciłem 6, czyli zdali. Powiedzmy. I teraz test zasadniczy na walkę. Wrzuciłem 8. 8 plus 1 daje 9. Oznacza to, że nie wyszła im kontrszarza. Znaczy, że tracą po jednym punkcie morale i się zatrzymują. Nie doszło w ogóle do walki. Dlatego też w takich sytuacjach żadna ze stron nie otrzymuje punktu zwycięstwa. I to kończy ruch wojsk szwedzkich. Przechodzimy do walki. Tutaj mieliśmy, zdjąłem te żetony reakcji, powinienem je tu zachować. Tutaj je mieliśmy, więc tutaj do walki już nie dochodzi. Natomiast do walki dojdzie tutaj i tutaj, tyle że tym razem to Szwedzi będą stroną atakującą. Zacznijmy tutaj. Po pierwsze, tu będzie masakra, coś czuję. Szwedzi mają modyfikator minus 3 za dowódcę, minus 1 za różnicę morale i minus 1 za różnicę tych impetów, czyli mają łącznie modyfikator minus 4. 3, minus 4 zdali na bez problemu. Natomiast sasi, to już będzie sytuacja bardziej złożona. Posiadają modyfikator plus 1 za różnicę impetu, plus 1 za różnicę morale i minus 1 za dowódcę. Czyli modyfikator plus 1 zdali. Oznacza to, że Szwedzi muszą się wycofać. Proszę, proszę. Spodziewałem się, że to będzie dla tych sasów biednych masakra, a tymczasem okazało się, że to im się udało. I test, przeprowadzamy drugi test morale dla Szwedów z modyfikatorem plus 1. 9. Ho, ho, ho. 9. Mieliśmy modyfikatory tam minus 3, minus 4, minus 5 i plus 1 za drugi test morale, czyli minus 4. To i tak zdali ten test, ale jako każda jednostka atakująca, która została zmuszona do odwrotu i nawet zdała test morale, i tak musi stracić po jednym punkcie morale. Dwie jedynki, poproszę. Jeden i jeden. A dodatkowo muszę sprawdzić, czy dowódcy nic się nie stało szwedzkiemu. Wyrzuciłem 2, nic mu się nie stało. I sasi zdobywają punkt zwycięstwa. Czy teraz ktoś mógłby spytać, czy w tym momencie sasi powinni przeprowadzić pościg? Nie, nie muszą. W tym momencie i została nam ta walka. Tutaj modyfikatory mamy tak jak poprzednio. Czyli dla atakującego mamy minus 2, za 1 za różnicę tego morale, 1 za różnicę impetu. Czyli Szwedzi atakują z minus 2. Bez problemu zdali, wyrzuciwszy jedynkę.
Następnie Sasi. Sasi mają gorzej oczywiście. Ich morale jest osłabione dodatkowo, więc wynosi ona 6, czyli mamy minus 1, a mamy plus 1 i modyfikator za różnicę impetu 2. Też plus 1, przepraszam, czyli łącznie modyfikator plus 2. Rzucam dla Sasów. Wyrzuciłem 8. 8 plus 2 daje 10. 10 minus 6 daje 4. Oznacza to, że jednostki saskie tracą 4 punkty morale. Rozkładam to pomiędzy obie jednostki, czyli każda z nich traci po 2 punkty. A jako, że straciła już po jednym, to traci, to ma teraz po trójkę. Jako, że w tej aktywacji straciły one już łącznie po 3 punkty morale każda, to są obracane na osłabioną stronę. I do końca gry będą już walczyły z morale równym 6. Jako, że przegrały tę walkę, to obrońca musi się wycofać. Wycofują się zatem o jedno pole. A Szwedzi przeprowadzają pościg i zdobywają punkcik zwycięstwa. Czy tu jest trójeczka? Jak widzicie, mimo tej przewagi szwedzkiej, która się rzucała dość mocno na oczy, to w punktach zwycięstwa jedziemy na razie dosyć równo. I to by zamykało aktywację wojsk szwedzkich. Została mi aktywacja wojsk saskich, czyli saskiego centrum. Ja nie chcę Sasami atakować, ponieważ piechota na kawalerię nie jest jakoś tam szczególnie dobrze przygotowana do ataku. Natomiast mogę wykonać ostrzał karabinowy tej szwedzkiej kawalerii, co oczywiście zrobię tym oddziałem piechoty. Mam modyfikator minus 2. Rzućmy teraz okiem na tabelkę ostrzału piechoty. Mamy taką tutaj. Tu mamy do niej modyfikatory. Modyfikatory są następujące. Teren, co nas nie dotyczy, ponieważ my nie mamy tutaj, mamy teren czysty. Ze względu na rodzaj walki. Celem jest kawaleria, więc otrzymujemy modyfikator minus 1. Ukierunkowanie nie ma znaczenia i modyfikator na żetonie wynosi on minus 2. Czyli strzelam łącznie z modyfikatorem minus 3, a zatem wysoko. Rzucam kością. Wyrzuciłem 1. Przepraszam, 1. O. 1 minus 3 oznacza mniej niż 0. Przy morale jednostki wynoszącym 7, 0 lub mniej oznacza 2 i gwiazdka. Gwiazdka oznacza, że muszę wykonać rzut kością. Jeżeli wyrzucę od 0 do 4, to atakujący traci jeszcze jeden punkt morale. Wyrzuciłem 0. Zatem Szwedzi tracą łącznie 3 punkty morale. Myślę, że ta jednostka pierwsza straci 1, a ta dolna 2. Teraz, gdyby te jednostki były słabsze, nie, ale są to jednostki z ósemką, więc nie ma to znaczenia. Gdyby te jednostki były słabsze, to mogłyby zostać zmuszone ostrzałem do odwrotu. W przypadku jednostek o morale równym 8, muszą jednak one ponieść w wyniku ostrzału co najmniej 4 punkty morale strat, aby zostać zmuszonym do odwrotu. No, one miały dużo lepszą sytuację, więc wycofać się nie musiały. I to by zamykało aktywację gracza Saskiego. I kończyło całkowitą tę aktywację. Została nam już tylko jedna. Została nam ostatnia para aktywacyjna, ale powinienem jeszcze jedną rzecz zrobić, o której zapomniałem wspomnieć poprzednio, a którą warto zaznaczyć. Mianowicie, jeżeli oddział obrońcy odparł skutecznie atak przeciwnika, to odzyskuje każdy oddział, który był w takim stosie, odzyskuje jeden punkt morale. Jako, że tym Sasom udało się odeprzeć ten atak Szwedów, w związku z czym każda jednostka saska, która w tym heksie, odzyskuje jeden punkt morale. Miały one stracone po jednym punkcie morale, a zatem wraca im morale początkowe. Ok. Zatem ostatnia para aktywacyjna. Po stronie Szwedów Szparę, dowódca centrum, po stronie Sasów Dynewald, dowódca lewego skrzydła.
Rzut dla Szwedów. 8 plus 3, 11. Rzut dla Sasów. 1, czyli 3. A zatem Szwedzi aktywują się jako pierwsi. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. I to będzie wszystko. Nie, mają rozkaz ataku, więc mogę ich przesunąć o jedno pole, tak żeby zbliżyli się do przeciwnika. Pytanie, czy chcę to zrobić. Znaczy, muszę. 1, 1, 1. I wchodząc tutaj, wchodzę w strefę kontroli tej kawalerii saskiej, która mogłaby, gdyby chciała, przeprowadzić kontrszarżę na nadciągającą piechotę szwedzką. Pytanie, czy chcę to zrobić, bo ta piechota, ta kawaleria była nieco osłabiona, co prawda tylko jednym punktem. Więc waham się. Nie, myślę, że nie. Myślę, że zachowam to sobie. I w tym momencie to zamyka aktywację wojsk szwedzkich. Odkładam szparłego i przechodzę do aktywacji wojsk saskich, a konkretniej do grupy Dynewalda. Grupa Dynewalda poniosła pewne straty w tej walce, co prawda utrzymała spójność. Zobaczmy, wszystkie jednostki saskie są dowodzone. Przepraszam. I muszę pokombinować, co z nimi teraz zrobić. Jaki jest ich rozkaz? Obrona. Obrona, czyli nie muszę wykonywać żadnych działań. Natomiast tak, tym wydam punkty ruchu, wszystkie, by odzyskali stracone punkty morale. Dzięki temu mają znowu pełne morale. Ci morale nie mogą odzyskać, znajdują się bowiem w strefie kontroli jednostek przeciwnika, więc nie mogę, nie można, nie jest to możliwe. Mógłbym to zrobić, gdyby byli na przykład na polu sąsiednim do przeciwnika, ale nie w jego strefie kontroli. W jego strefie kontroli nie mogą się wycofywać, znaczy nie mogą się regenerować, można powiedzieć. I pytanie, czy tymi coś chce zrobić jeszcze? No, mamy tutaj problematyczną sytuację. Jeżeli myślę, że tak, tę grupę przesunę w ten sposób. Nie będę atakował, ale sprawię to, że będę na skrzydle tych Szwedów, jeżeli oni będą chcieli prowadzić atak. Zaś to skrzydło mam zabezpieczone tymi kawalerzystami i myślę, że przy tym zostanę. Aha, chwila, czy ja to mogę zrobić? Muszę sprawdzić się, ponieważ te oddziały mają obronę. Obronę. Mogą przemieszczać się tylko o jeden heks. Mogą w całości odzyskać morale, natomiast nie mogę ostrzelać dragonami w tym momencie przeciwnika. Mogę to zrobić tylko na rozpoczęcie walki wręcz. Więc w tym momencie niestety, choć kusiła mnie ta opcja, to upewniłem się właśnie, żebym was nie oszukał, to nie mogę tego zrobić w tym momencie. Więc to by zamykało tutaj działania Sasów na tym skrzydle i kończyło ostatnią parę aktywacji w tym etapie. Jak widzicie, stosunek sił jest wciąż dosyć, znaczy stosunek strat jest dosyć wyrównany. Szwedzi mają niewielką przewagę, ale nie jest to przewaga, która by im gwarantowała jakieś, powiedzmy, względnie pewne zwycięstwo. Co sprawia, że Szwedzi w następnym etapie będą się musieli mocno postarać, jeżeli chcą wygrać ten scenariusz, aczkolwiek nadchodząca piechota daje im tutaj pewne możliwości, ponieważ szwedzka piechota jest bardzo silna w ataku, więc to może przeważyć ostatecznie. No ale przekonamy się. Jeżeli chodzi o drugi etap, to byłoby wszystko.